Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Dzisiaj pytanie od Anny Wioletty: Jak pokonać Pychę? Wydaje się pytanie proste, czy jest takie proste? Może najpierw warto sobie uświadomić, że Pycha to jest pierwszy z siedmiu grzechów głównych. Najważniejszy, bo dotyczy rzeczy najbardziej podstawowej. Też tak to chyba jest z truciznami, że tak od razu zacznę w sposób może dla niektórych zaskakujący, ale tak, właśnie tak, że najlepiej działają trucizny, które są najbardziej podobne do tych pierwiastków, których organizm najbardziej potrzebuje. I tak jest z pychą. Dlaczego? To nawet ze słowa wynika, może po polsku to tak nie brzmi, ale po łacinie, jak przywołamy, to pycha to jest superbia. Czyli dążenie do tego, do czegoś więcej. Do czegoś ponad tego, kim sam z siebie jestem. I to jest dążenie, które zostało w nas. Zaszczepione przez Pana Boga, jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to w naszej naturze jest dążenie do czegoś więcej. A jednocześnie, tak jak wiemy, przez grzech pierworodny, natura została zraniona, i po tym grzechu zaczynamy się chować przed Bogiem i przed sobą nawzajem. I coś, co było dla nas takim naturalnym mechanizmem zaufania, otwarcia na Boga, otwarcia na drugiego człowieka, nawet na siebie samego, przez tę nieufność, przez to zranienie, tak naprawdę, nie wiemy, kim jesteśmy. Tak, jakbyśmy prze, e, stali się przeglądać w oczach Bożych, e, w jego zamyśle, i tym samym próbujemy tego szukać na własną rękę. E, że cały czas nie czujemy się ważni, nie czujemy się godni. E, trudno nam znaleźć naszą, e, to nasze poczucie własnej wartości, dlatego Szukamy nie tam, gdzie można ją znaleźć i nie tak, jak można ją znaleźć. Więc uwodzi nas takie pragnienie udowodnienia swojej wartości. I to prowadzi do strasznych czasami rzeczy i wywołuje straszne skutki. Więc... Przy tym, jak sobie to tak dogłębnie uświadomimy, to pytanie, jak pokonać pychę, to nie jest małe pytanie, to nie jest nieważne pytanie. To jest najważniejsze pytanie w naszym rozwoju, w naszej drodze duchowej, czy w ogóle w naszej ludzkiej drodze. Bo nie o to chodzi, żeby zostać przeciętnym, że to dążenie do czegoś więcej jest dobre, ale jednocześnie to dążenie powinno być oparte czy zakorzenione na prawdzie, czyli na tym, że wiemy, kim jesteśmy i też, kim jest Bóg, kim są inni, że to odkrywamy. Więc same, samo to dążenie nie jest złe, tylko Sposób, w jaki je realizujemy, właśnie będąc zranionymi, tutaj jest dla nas kłopot. Dlatego przeciwieństwem pychy jest pokora. Pokora, tak jak mówi święty Tomasz z Kwinu, to jest prawda o mnie. Jeżeli ja znam prawdę o sobie, to wtedy wiem. Jak dalej żyć? Wtedy też poznaje prawdę o Bogu, prawdę o drugim człowieku, więc mówimy o pokorze, jako o prawdzie. Dlaczego też? Bo może najgroźniejsze. E, znaczy najgroźniejszą postacią pychy jest fałszywa pokora, czyli nieprawdziwe uniżenie. Właśnie dążenie. Nie do czegoś więcej, tylko do czegoś mniej, ale nie prawdziwie, czyli nie uznając tego, kim właściwie jestem, czy kim jest Bóg, czy kim są inni, tylko znów właśnie opierając się na swoim fałszywym, nieprawdziwym, inaczej mówiąc, wyobrażeniu. Pierwsze miejsce wśród grzechów głównych. Można by też powiedzieć, że dotyczy to też jakoś pierwszego przykazania. Pierwsze przykazanie brzmi: Nie będziesz miał bogów nade mnie. Nie tylko jakby obok mnie, tylko też jakby wyżej niż mnie. Że Bóg przestaje być tym, kim jest. Bóg przestaje być na pierwszym miejscu, przestaje być Bogiem, a ja przestaję być Jego ukochanym stworzeniem. Tylko to moje dążenie. No, robi z tego karykaturę i pycha znosi to pierwsze przykazanie, a jeżeli znosi pierwsze, to znosi wszystkie przykazania, które właśnie od Boga pochodzą. Jeżeli Bóg nie jest Bogiem, to wszystko, co powiedział, każde Jego słowo, każde Jego przykazanie, nie jest przykazaniem Bożym, nie jest z tego porządku, nie jest z tego zamysłu. I wtedy wszystko jest nie tak. Dlatego właśnie to pierwszeństwo dane Bogu to jest taki chyba pierwszy, najważniejszy krok, bo z niego wynika to, że jak Bóg ma pierwszeństwo, to w jego zamyśle też widzimy siebie, widzimy innych, widzimy nasze relacje i tym samym budowanie naszego życia, rozwój w naszym życiu i tak dalej, i tak dalej. Więc można by też tak powiedzieć, że każdy grzech, jaki my popełniamy, jest jakoś skażony pychą, czyli właśnie tym odrzuceniem Boga, jego pierwszeństwa, tego, jakim Bóg jest. Jaka jest nasza postawa wobec Boga? Może to jest pierwsze pytanie dotyczące pychy, na które warto sobie w kontekście tego pytania. Które zadaje nam Anna Violetta odpowiedzieć. Właśnie ta granica między pychą a doskonałością jest bardzo cienka, bo tak naprawdę, czego to dotyczy? Jak możemy rozpoznać tą pychę? Myślę, że to jest takie wyidealizowane widzenie rzeczy. Dotyczy doskonałości, dotyczy czystości, też dotyczy niezależności. Więc, jeżeli widzę w swojej postawie, w swoim życiu, jakieś dążenie do narcyzmu, albo do perfekcjonizmu, albo do, właśnie, pogoni za, za szczytami, sukcesami, za sławą, yy, albo właśnie tą fałszywą pokorę, czyli to, nieprawdziwe uniżenie siebie to mogę po tym poznawać jako takich, po takich przejawach, że ta pycha mnie jakoś dotyka, że ona kształtuje moje myślenie i, i kształtuje moje życie zwyczajnie. Dużo by można mówić na temat pychy, ale... Może tylko kilka takich podpowiedzi, rad, jak można, tak jak tutaj Anna Violetta powiedziała, pokonywać pychę w naszym życiu. Niektórzy święci nawet mówili, że pycha umiera ileś minut po naszej śmierci, dopiero, że praktycznie jest niepokonywalna. Pamiętam, Jakiś taki przykład kaznodziejski, że jak mówi, pokonałem pychę, no właśnie w tym momencie wyznałeś pychę. Nie, więc to jest bardzo subtelne, to jest bardzo subtelne. Ale wracam do podpowiedzi. Poznaj prawdę o Bogu, tak jak już powiedziałem. Poznaj prawdę o Bogu, kim On jest. Poznaj, to znaczy cały czas poznawaj, bo nie da się tego do końca poznać. No wszak jest Bogiem. Drugie, poznawaj samego siebie, kim jesteś. Odkrywaj prawdę o sobie. To jest druga taka podpowiedź, a propos pokonywania pychy w naszym życiu. Trzecie, praktykuj miłość, troszcz się o innych. Właśnie, że nie jestem samowystarczalny, że dążę do relacji, do budowania zdrowych relacji miłości. Jeżeli o to będę się troszczył, to pośród prób i błędów mam szansę się tutaj wydoskonalić i oddalać od pychy. Czwarte. Naucz śmiać się z samego siebie. Tu akurat poczucie humoru, Dystans do siebie jest bardzo ważny. To tak podkreślają też święci, że diabeł nie ma poczucia humoru, a właśnie podobno jego upadek był spowodowany pychą. I ostatnia może podpowiedź: bądź wdzięczny innym. Naucz się dostrzegać dobro w innych, podkreślaj wartość innych. Można nawet chyba takie ćwiczenie sobie zrobić, wypisywać, jakie dobro widzę w innych. Mogę też zobaczyć, jakie dobro widzę w sobie samym. Ale właśnie to poszukiwanie dobra w sobie i innych i wdzięczność wobec innych to może taka moja ostatnia rada. Taka praktyczna. Bo już tak zupełnie kończąc, to bym tylko to jeszcze dopowiedział: przyjmuj łaskę Bożą. Nie da się pokonać pychy bez przyjmowania Bożej łaski. Więc przyjmuj łaskę Bożą i miej świadomość tego, że żyjesz dzięki łasce. Żyjemy dzięki łasce, żyjemy dzięki Bogu. Głęboka świadomość tego, tej zależności. Miłosnej zależności, myślę, że jest najlepszym lekarstwem na pychę. Może tyle w tym temacie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!